W latach 1900-1953 na wyspie Bastoy działał dom poprawczy. Trafiali tam sprawiający problemy nastoletni chłopcy. Film oparty na faktach. Widziałem raz wieloryba trafionego trzema harpunami. Konał przez cały dzień. Dogoniliśmy go i podpłynęliśmy bliżej. Był już bardzo osłabiony. Jego skórę pokrywały blizny po stoczonych bitwach. Nie jest tu aż tak źle. Niedzielę mają wolne. Zamknij się. Norwegia, rok 1915. Wyspa Skazańców. Odpowiadasz za nich do czasu swojego zwolnienia, za 3 tygodnie. Tak jest. Naucz ich zasad. Żadnego tytoniu, alkoholu, własnych ubrań, kart ani kości. Nie wolno rozmawiać przy pracy, zachowywać się wulgarnie ani posiadać przedmiotów osobistych. Co to? Korespondencja? Jestem ojciec opiekun bratem. Otrzymaliście numery C5 i C19. Zdejmijcie ubrania, złóżcie je i zostawcie. Dostaniecie nowy komplet odzieży. Jeszcze jedno. Obserwuję was. Widzę i słyszę wszystko. I wszystko notuję. Rozumiemy się? Sieć na rękach.
Stań prosto. Opuścić ręce. Co ci się stało w twarz? Policjant mnie uderzył. W więzieniu oberwałbyś jeszcze bardziej. Dlatego ściągnąłem cię tutaj. Jako marynarz rozumiesz wagę dyscypliny. Tworzymy załogę, którą jednoczy wspólny cel. Tak. Tak, panie dyrektorze. Tak, dyrektorze. Panie dyrektorze. Tak, panie dyrektorze. Jestem waszym kapitanem, a ta wyspa moim statkiem. Opiekunowie bloków to moi bosmani. C1, Olaf Fossen, też przebywa tu za karę, ale macie go słuchać. Nasz cel, a zarazem twój, to odnalezienie w tobie chrześcijańskich cnót. Dobra, pokory i wiary. A potem ich ukształtowanie. Jeśli się nie uda, zostaniesz na wyspie. Rozumiesz? Tak, panie dyrektorze. Nie rozmawiamy tu o tym, co kto ma na sumieniu. Przeszłość i przyszłość nie istnieją. Jest tylko tu i teraz. Nawet gdyby cały świat pochłonęło morze, nas to nie dotyczy. Prawda? C-19? Tak, panie dyrektorze. Przestrzegaj regulaminu. A dostaniesz, czego ci trzeba. Broten? Broten? Chłopiec okrętowy C1 wkrótce nas opuści. Jego miejsce się zwolni. Potrzebuje kogoś ambitnego i lojalnego. Możesz odejść. To on? Nie podoba mi się. Zobaczysz, narobi nam kłopotów. Mam dość tego miejsca. C1 do C6 uporządkują północne pole. C8 do C12 rozrzucą nawóz. Cisza, bo jutro będziecie robili to samo. C19 sprzątniesz latrynę. Kto mu pomoże? Ja. Nazywamy to miejsce Ameryką, bo opiekunowie domów tu nie przychodzą. Mamy spokój. Przywykniesz. Nie pobędę tu długo. C5, pójdziesz ze mną, pomożesz w pralni. Podobno ktoś raz próbował. Ale odkąd tu trafiłem, nikt się nie odważył. Jest za daleko. Od dawna tu siedzisz? Od 6 lat. Musi ci się podobać. Naprawdę zabiłeś człowieka? Mieliśmy nie rozmawiać o przeszłości. Dom z łódką jest zamknięty na łańcuch.
Stąd wychodzi się tylko za zgodą dyrektora. Dostaniesz ją? Tak, kiedy przyjedzie komisja. Prawdziwy z ciebie chłopiec okrętowy. Chodź. Arnie? Wystaw rękę. Trzymaj nieruchomo. Jeszcze nie zna zasad, ale się ich nauczy, prawda? Tak, dyrektorze. Spróbuję uciec za jakiś czas. Na pewno. Mamusia? Zgasić światła. Nie mogę znaleźć. Mój zegarek. Ojcze opiekunie, bądź cicho. Wracaj do łóżka. Nie mogę go znaleźć. Pomóż mi. Op. Wstawaj.
Dłoń na podłogę. Honnet. C7. C5. Tak jest. Dziękuję. Cimrej. Cicho. Widzę wszystko. I wszystko słyszę. Wstawać. Tak oto rozpoczęło się moje nowe życie, które nawet mi się spodobało. Powtarzam sobie, że tu przynajmniej nie grożą mi nieproszeni goście. Czuję się więc bardzo bezpiecznie. C19. Nie należało zabijać bliźniego. Wróciłem do jaskini. Po drodze dojrzałem kozę i dwoje młodych. Przeczytać ci. Stefan. C5. Karla. Gratuluję. Zaśpiewasz przed gośćmi z komisji. Musimy ćwiczyć. Kim jest Elsa? Czytaj. Kochany Erlingu, z niepokojem spoglądam na ocean i zastanawiam się, gdzie jesteś. Bardzo za tobą tęsknię. Nie przerywaj. Próbuję przypomnieć sobie, jak śmiałeś się, kiedy widziałam cię ostatni raz. Nie byłeś wtedy jeszcze Czym? Harpunnikiem. To ktoś, kto ciska harpuny. Tym się zajmowałeś? Czytaj. Mam nadzieję, że wrócisz przed Bożym Narodzeniem, tak jak obiecałeś. Na długo przed świętami. Nic nie wie? To nie koniec. Czytaj. Naucz się pokory. Od ciebie. Co oni ci zrobili?
Nie ruszaj się. Wszystko w porządku? Chyba już nie zdusimy tego smrodu. Tak to już jest, gdy ktoś wypada matce z tyłka. Alkohol? Czuję woń alkoholu. Grupa C. Będziemy przeprowadzali kontrolę codziennie, aż w budynku zapanuje porządek. Bawi cię to? Znajdziemy ci zajęcie. C-19. Storet. Wyprostuj się. Storet. Tak. Ta praca nie ma sensu. Zupełnie jak twoje poranne zachowanie. Przykro mi, panie dyrektorze. Nieprawda. Nie pasuje to. Pasujesz. Przekonasz się. Połóż kamień. A teraz przenieś wszystkie z powrotem. Myślisz, że jesteś silny? Zobaczymy. Kochany Erlingu, z niepokojem spoglądam na ocean. Tęsknię. Seraf Derlingen, wyręb lasu, połowa racji.
Twoja matka mieszka w Horten? Mogłaby mnie zaprosić. Przenocować kilka dni? Nie skręcaj piły, złamiesz ostrze. To jest karcer. Ostatni chłopak, który tu trafił, tłukł głową w ścianę tak długo, aż przestał mówić. Nie próbowałeś uciec? Raz. Wskoczyłem na statek pocztowy. Miałem 11 lat. Za co tu trafiłeś? Okradłem kościół. Pomóż mi napisać list, opowiadanie. Do kogo? Do kogoś. O czym? O morzu. O marynarzach i o mnie. Widziałeś wieloryba? Widziałem jednego, trafionego trzema harpunami. Konał przez cały dzień. Kim ja mógłbym być? Chłopcem okrętowym. A ja zostanę harpunnikiem. Nie jedz. Zatrujesz się. Nauczyliśmy się. Czego? Płyniemy na jednym statku. Daj królika. Jestem głodny. Zostaw. Tylko go pogłaszcza. Przestań. Nic mu nie zrobię. To samica. C9 i C19 proszą o zgodę na skorzystanie z latryny. C9.
C-19 stwarza problemy. Należy go częściej karać i izolować. Dyscyplina bez miłosierdzia jest okrutna. Stanowimy wzór dla tych chłopców. Przyszedłem w imieniu pozostałych opiekunów, choć sam nie mam powodów do narzekań. Nigdy nie prosiłem o podwyżkę. Pensje ustalają hierarchowie kościoła i komisja. Wiem, ale funkcja ojca opiekuna jest zaszczytna, ale to nie zajęcie na całe życie. Ktoś ambitny dawno by zrezygnował. Dobranoc. Brotan? Dobrze wykonuje pan swoje obowiązki. Chętni do pracy w polu. Ty pierzesz. Pozwól cię pomóc. Umiesz posługiwać się widłami? Tak. Gdzie ukryłeś piwę? Nie znajdą jej. Obiecaj, że uciekniecie po moim zwolnieniu. Dobrze. To już niedługo. Na co się gapisz? Plugawy bachor. C5? Sefen? Pokaż. Opatrzą cię. Zapalić światła. Wezwijcie pomoc. Uciekamy. Chcesz tu zostać?
Wracaj do ambulatorium. Weź mnie ze sobą. Zjeżdżaj. Zmienię cię przy wiosłach. Proszę. Nie chcę tu zostać. Nie dam rady. Proszę. Wracaj. Nie wezmę takiego mięczaka. Dlaczego nie jesteś w ambulatorium? Gdzie byłeś? Rozmawiałem z kimś. Byłeś na plaży? Rozmawiałeś z C15? Kapusz. Rotan? Tak, panie dyrektorze. Jak długo jest pan na wyspie? 9 lat. Czy przez ten czas komuś udało się uciec? Nie. A zatem C-19 jest bohaterem. Dokonał niemożliwego. Żaden z niego bohater. To samolubny egoista i tchórz. Zabrakło mu odwagi, by odpokutować za swoje zbrodnie. Zostawił was, byście zapłacili za jego wyczyn. Naraził na utratę przywilejów.
na które tak ciężko pracowaliście. I dokąd to uciekł? Co zobaczy, gdy wreszcie się zatrzyma? Nic. Nic. Zostanie schwytany i odesłany z powrotem. Macie na to moje słowo. Czy się zawiodłem? Tak. Rozczarowaliście mnie. Zawiodłem się na C1, dyżurnym bloku C, ale największy zawód powinniście odczuć wy. Połowa racji. Udało się, uciekł. Erling uciekł z wyspy. Podsłuchałem rozmowę kucharza z kapitanem statku pocztowego. Znaleźli łódkę po drugiej stronie gór, przy Rollestrand. Bohater powrócił. Wracajcie do pracy. Czytaj. Winni poważnych przestępstw, takich jak próba ucieczki, kradzież lub notoryczne palenie tytoniu, zostaną ukarani 12 razami w plecy do pierwszej krwi. Ręce na stół. Bij między linie. Zaczynaj. Mocniej.
Dokąd idziesz, sługusie dyrektora? Złamałeś regulamin. Wolałeś mi go odczytać, niż powiedzieć, co Broten robi z Iwarem w pralni? A może to też jest w regulaminie? Obiecałeś. Siedzisz cicho, bo mają cię zwolnić. O co chodzi? Opiekun, milcz. Jesteś o włos od zwolnienia i wchodzisz nieproszony? Rozum ci odjęło? Widziałem C5 i... Opiekuna Brotena. Brotena? Zadawał ból C5. Ból. Mówże. Ojciec opiekun Broten. I C5. Widziałem ich w piwnicy pod pralnią. Co próbujesz powiedzieć? Co to za ohydne wymysły? Tak nie wolno. On krzywdzi Iwara. Wynoś się. Pójdziesz ze mną do dyrektora. Jestem zajęty. Nam obu uwierzy. Wtedy nigdy nie wrócę do domu. C5. Wyprostuj się. Jak ręka? Lepiej? Tak, trochę. Dziękuję, panie dyrektorze. Dobrze. Zatem wszystko w porządku. Na nic się nie skarżysz. Nie ma żadnych innych problemów? Nie. Uznałem, że powinieneś pracować w lesie z przyjaciółmi. Dziękuję, panie dyrektorze. Tam poczujesz się znacznie lepiej. Tak, panie dyrektorze. Zatem postanowione.
Jesteś mi winien pieniądze. Jakie pieniądze? Założyliśmy się z Brutenem, że rano wrócisz do pralni. Pomóż Bjornemu rozpalić ogień. Skąd masz zegarek Iwara? Dał mi go. Rozejść się. Wezwij pielęgniarkę. Szybko. Odprowadź ich do budynku. To potworne. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci losem tego nieszczęśnika. Wiem, że czujecie się winni. Muszę przyznać, że nigdy nie miał lekkiego życia. Na wyspie też nie zaznał spokoju. Nie był silny.
Nie nadawał się do życia pośród ludzi. Może teraz nareszcie odnalazł wolność. Staraliśmy się mu pomóc. Powierzaliśmy lekkie prace. Mimo to postanowił opuścić wyspę wpław. A taki pomysł mógł skończyć się wyłącznie tragedią. Wszyscy wiemy, kto mu go podsunął. Ucieczka to jedynie dziecięca fantazja. Niech spoczywa w pokoju w Królestwie Pana. Usiądź. C-19, siadaj. Przyślijcie do mnie C-19. Chcesz trafić do więzienia? Nie boisz się go, bo nie wiesz, jak tam jest. Nie próbował uciec. Utopił się. Co za różnica, nie żyje. Zapomnij o nim. I pomóż zapomnieć pozostałym. Zobaczyłeś kawałek świata i sądzisz, że pozjadałeś wszystkie rozumy. Nie, panie dyrektorze. Nie rozumiem wielu spraw. Bastoi albo więzienie. Wybieraj. Zabierz go. Dlaczego pracuje pan tu tak długo? Doszły mnie słuchy. Oskarżenia, których nie chcę nawet powtarzać. To same kłamstwa. Ludzie wygadują różne rzeczy. Zginęło dziecko. Oskarżono pana o wyjątkowo ohydne i podłe czyny. Próbowałem jedynie pomóc zagubionemu chłopcu. C5 nie bał się mnie. Zamęczyły go te bestie, z którymi mieszkał. Nie może być pan opiekunem domu. To odrażające. Dyrektorze,
Proszę. Oskarżono pana o współżycie z dzieckiem. Wie pan, co to oznacza? Jeśli zarzuty się potwierdzą, dopilnuję, żebyś zgnił w więzieniu. Rozumiem, że piastuje pan bardzo odpowiedzialne stanowisko. Ma pan młodą żonę, władzę. Podejmuje decyzje, które mogą pogrążyć tych chłopców i ośrodek. Zarządza pieniędzmi, które są ogromną pokusą. Ja pana rozumiem. Ale inni nie są tak wyrozumiali. Za późno. Co powiesz przedstawicielom komisji, gdy zaczną pytać? Nie ukryjesz sprawy. Musisz powiedzieć im prawdę. Nie obawia się, Astrid. Erling Kaspersen? Nazywam się C-19. Nauczyłeś się tu czegoś? Bardzo wielu rzeczy. Jakich? Wolę być tutaj niż w więzieniu. Dlaczego? Nie widzi pani? Mamy dobre warunki. Zawsze są tacy cisi. Nie. To ideał, do którego dążymy. Czystość i spokój. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy wrócą do społeczeństwa. Niedawna tragedia musiała nimi poruszyć. Nie ukrywam, że życie na Bastoi nie należy do łatwych. Warunki są surowe. Robimy, co w naszej mocy, by było im łatwiej. Ale nie możemy być wszędzie. A dzieci bywają nieposłuszne. Chłopak, który próbował zbiec z wyspy, był zupełnie nieprzystosowany. Nie umiał się odnaleźć. To smutne. Jeśli wyznamy grzechy, Pan okaże nam łaskę i sprawiedliwość. Przebaczy i oczyści z wszelkiej bezbożności. Bóg jest drogą do zbawienia, oczyszcza i wzmacnia. Jeśli wyznamy grzechy, Pan okaże nam łaskę i sprawiedliwość. Przebaczy nam i oczyści z wszelkiej bezbożności. Jego łaska jest drogą ku zbawieniu. Dobrze. Gratuluję. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Nie bój się. Chciałem podziękować panu dyrektorowi.
Nigdy nie zapomnę tego, co zrobił. Ja też pragnę zabrać głos. Niedawno na wyspie zginął chłopiec. Wiem, że nie miałeś bezpośrednio związku z tą tragedią. Ale jako dyżurny bloku C byłeś odpowiedzialny za tego biedaka. Rozumiesz? Mądre słowa. Powinieneś się bardziej o niego troszczyć. Tak, dyrektorze. Kiedy wyjeżdżasz? Za tydzień. Nie cieszysz się? Odzyskasz wolność. Będziesz mógł robić, co zechcesz. Ożenić się. Wiesz, co usłyszałem od dyrektora i komisji? To bez znaczenia. Bastoi to tylko skała pośród fal. Możesz być kim tylko zechcesz. Zostań księdzem. Umiesz czytać. Do widzenia. Ujrzeliśmy go znów po kilku tygodniach. Jedzenie się skończyło. Øystein, Cook i tak nie umiał gotować. Szkoda, że mnie wtedy nie widzieliście. Do dziś mam wstręt do ryb. W końcu wypatrzyliśmy wieloryba i do niego podpłynęliśmy. Rana, którą mu zadałem harpunem, bardzo go osłabiła. Imponował wielkością. Miał 25 metrów długości. Jego skórę pokrywały blizny. Zabił chłopca okrętowego. Kapitan miał o sobie wysokie mniemanie, ale w głębi duszy był tchórzem. Załoga się go bała. Zaprzyjaźniłem się z chłopcem okrętowym. Spędził na statku 6 lat. Teraz wracał do domu. Siadajcie. Siadaj. Żegnamy dziś dwóch naszych dobrych przyjaciół. Jutro odkryją inny świat, a w nim radości, smutki i cenną naukę. Axel Jonsson. Niech Bóg cię błogosławi. Wykorzystaj sposobności, które ci ześlę.
Olaf Fossen. Idź. Olaf Fossen. Idź, póki możesz. C1. Żadnej złotej myśli na drogę? Rozrabiaj. Do zobaczenia. Nie dokończyliśmy opowiadania. Może kiedyś spotkamy się na morzu. Podobno wyjeżdżacie. Powodzenia. C1. Ręcznik. Dyrektor wie o powrocie Brotena? Oczywiście. Wysłał go po zakup.
To proste. Gdybyś właściwie wypełnił swój obowiązek, nic by się nie stało. Wierny kłamca. Pamiętasz, jaki byłeś, gdy cię tu przywieźli? Mały gnojek, który codziennie ze strachu szczał i fajdał w gacie. Śmieć. Taki sam jak twoja matka dziwka i ojciec bandyta. Byłeś niczym. Walczyłem z tobą przez 6 lat. Stworzyłem wszystko, co w tobie wartościowe. Bjorne, musisz nam pomóc. Jesteś jednym z nas. Bjorne, jesteś jednym z nas. Zjedz posiłek. Musisz jeść. Rozgrzej stopy, bo je odmrozisz. Wszędzie było pełno krwi. Połykał ich, aż sam umarł. Harpunnik, kuk i chłopiec okrętowy. Wieloryb połknął wszystkich. Życie płynęło jak dawniej. Kapitan został admirałem. Dostał większą krypę. I pożeglował do Ameryki. A załoga skończyła na pokładzie razem z makrelami i śledziami.
Olaf. Na pomoc. Wstawaj. Przestań. Wstawaj. Wracać na miejsca. Do pokoi. Cofnąć się. Co się gapisz? Przeklęty Benkart.
Właśnie krzesło. Dyrektor wyszedł. Przepuśćcie go. Ty też tu nie pasujesz. Żegnaj, dyrektorze. Zabijesz mnie? Podpiszesz mi zwolnienie?
Leutnant? Porucznik? Jeg må snakke med noen høyere opp. Kogoś ważniejszego. Jeg ønsker å... Dajcie mi... Snakke med kongen. Króla Norwegii. Av Norge. Fortell ham at jeg... Powiedzcie mu... At jeg er kongen av Bastøy. Że jestem królem Bastoi. Wrócą. Będzie ich dużo. Zrozumiałeś, co powiedziałem? Bierzcie wiosła. Zbliżają się.
gotowy fra Fosland. Przyszedł ze stałego lądu. Nie dam rady. Morze zamarzło. Nie mam siły. Przejdziemy po lodzie. Nie wytrzymam. To były listy do mojej siostry. Zostaw mnie. Thank you.
Olof. Olof. Vi nærmer oss Christiania. Dopływamy do Christiani. Bastøy babord. Port w Bastøy. Widziałem kiedyś wieloryba z trzema wbitymi harpunami. Konał przez cały dzień. Rana, którą mu zadałem, bardzo go osłabiła. Jego skórę pokrywały blizny po stoczonych bitwach. Zaprzyjaźniłem się z chłopcem okrętowym. Spędził na statku 6 lat, a teraz wraca do domu. Zdjęcia. Wersja polska na zlecenie Canal Plus Studio Publishing. Tekst Witold Buchwald. Czytał Maciej Gudowski.